Michał Zalebrowaru. Mamy przyjemność być współgospodarzem tej wyjątkowej kolacji, czyli kraftowego śledzika. Dla nas to jest nie tylko okazja, żeby przedstawić świetne piwa. Dla mnie, który uczył się od Ketila Gikyuna, który mówił, że craft beer is all about people, że najważniejsi są ludzie, fajną przygodą i świetną okazją taka kolacja jest przedstawić naszych przyjaciół w piwie rzemieślniczym. Najważniejsze jest charakter, osobowość i ta pasja, którą właśnie ci ludzie, których dzisiaj zaprosiliśmy na tą kolację, przelewają do piw, które produkują. Z browaru Birband. Mamy dla Was klasycznego pilsa, naszą interpretację klasycznego pilsa, czyli czysto, chmielowo, klasycznie. A do tego szef kuchni proponuje tatara i my się z tym w pełni zgadzamy. Cześć, mam na imię Grzegorz Durtan, jestem z browaru Dirber. Jamiam ramen jest to biała IPA, dość mocno chmielona na smak i aromat. Całość koncepcji polega na tym, żeby użyć azjatyckiej przyprawy, inspirowane kuchnią Dalekiego Wschodu, czyli świeży imbir, kolendra. Te wszystkie dodatki, które są w piwie, będą się bardzo dobrze komponować z kurczakiem, z sezamem i strawą cytrynową. Marek Kamiński, browar Kingpin. Na dzisiejszą okazję przywiozłem Amadeo, nasze milkshake IPA z malinami, które zostanie sparowane z przegrzebkami, z salami i sosem paprykowym. I mam nadzieję, że na zasadzie kontrastu to danie wydobędzie z tego piwa zarówno jego owocowość, a słodycz tego piwa fajnie skontruje te pikantne nuty. I'm Alex Himburg from Braukunstkeller. I'm a German craft brewer. I'm here in Gdynia, one of my favorite cities in Poland. And I brought with me my Amarcy double IPA and also my Brett Amarcy. It's a new beer, it's a bretted IPA, and yeah, I'm happy to be here. Wojtek Trączyk, browar Widawa. Dziś będziemy degustować imperialny, wędzony porter bałtycki uważony z okazji urodzin browaru Widawa. Piwo dodatkowo spędziło pewien czas w beczkach po Bourbonie, czyli jest Bourbon Barrel Age. I tutaj szef świetnie dopasował je z trzczyzną i z kaczką. To będzie perfekcyjne połączenie. Cześć, nazywam się Krzysztof Juszczak, reprezentuję tutaj browar Jan Olbracht. Piwo Kord, które jest hybrydą, połączeniem dwóch piwnych stylów. Z jednej strony klasycznego barley wine'a, który jest słodowo-karmelowym, mocnym, ciężkim piwem. Z drugiej strony belgijski quadruple, mocno fermentowany, wysokoalkoholowy. Myślę, że to połączenie będzie dobrze pasowało do tego deseru dzisiejszego.